Do Wałbrzyskiego Ratusza 10 czerwca trafiły dwa rowery elektryczne. Będą z nich mogli korzystać pracownicy urzędu. Łączna wartość zakupu to około 9 tysięcy złotych. Taka forma poruszania się po mieście ma zachęcić mieszkańców miasta do aktywnego trybu życia. Przypomnijmy, że dwoma takimi rowerami od ubiegłego roku dysponuje Straż Miejska w Wałbrzychu. Od dzisiaj już praktycznie urzędnicy mogą z tym korzystać, czego najlepszym dowodem jestem ja i kolega Arek Grudzień z Biura Promocji, gdyż na tę konferencję właśnie wyruszyliśmy na nowych elektronicznych rowerach. Jadąc z ratusza tutaj do Akwazdrowiu zajęło nam to 10 minut. Mimo bardzo upalnej pogody wcale się nie spocieliśmy. To naprawdę świetny środek komunikacji i do tego zachęcamy wszystkich mieszkańców, by przesiedli się na rowery, nie korzystali ze swoich aut, bo to bardzo przyjemna forma jazdy, zwłaszcza jeśli jest to rower elektryczny, który jest wspomagany, więc tak naprawdę nie wymaga żadnego wysiłku, jedynie musimy pedałować, no ale to normalne przy jeździe na rowerze. Jeżeli się sprawdzą i zainteresowanie urzędników będzie duże, planujemy również zakup dodatkowych rowerów. Ja również dzisiaj swoim strojem chciałam przełamać stereotyp tego, że kobieta, urzędniczka na rowerze nie za bardzo będzie mogła podróżować. Założyłam specjalnie obcasy i spódnicę, by przełamać ten stereotyp i pokazać, że to żadna wymówka.